Witam serdecznie na promocję książkę Kościół Świętego Jana w kręgu kultury sepulkralnej. Muszę powiedzieć, że ta książka to nie jest zwykła książka. To jest książka, która trwała parę lat. Przygotowanie trwało parę lat. Wizyta studyjna kilkakrotnie. Te zdjęcia, które my widzimy, to są właśnie zdjęcia z różnych wizyt, które zorganizowaliśmy w rejonie. Tym albumem, który będzie w poniedziałek, tą książką, czyli powiązaniem przeszłości z współczesnością, kończymy piękny projekt, jaki Nadbałtyckie Centrum Kultury stworzyło i w współpracy z wieloma instytucjami i ludźmi zrealizowało. Jest to, bym powiedział, rzecz dosyć, no panie dyrektorze, jak popatrzę, gdzie jest pan dyrektor, zginął, na zadania Nadbałtyckiego Centrum Kultury, to myślę, że tutaj Rada Programowa i wszyscy inni, którzy przy narodzinach Nadbałtyckiego Centrum Kultury byli, mogą powiedzieć, że to jest to. To promuje dorobek uczonych, dorobek ludzi sztuki, dorobek współczesnych i minionych pokoleń. To łączy region z miastem naszym stołecznym i z całym nadbałtyckim, bym powiedział, regionem. Bo jakby nie było, Nadbałtyckie Centrum Kultury ma służyć nie tylko Gdańskowi, ma służyć promocji rozwojowej kultury całego regionu i to w Polsce i w szerszym kontekście. Ten projekt to robi, łączy naukę z kulturą i sztuką. Mogę tylko przyrównać go do jeszcze nie do końca zrealizowanego projektu Rodzina Pomorska, która rzeczywiście obejmuje rodzinę gdzieś tam wokół całego Morza Bałtyckiego. I tutaj chciałbym rzeczywiście pokłonić się pani komisarz. Dwoje komisarzy znam, którzy mi się w życiu wciąż po głowie snują. Jeden był, nie będę nazwiska przywoływał, a drugi to jest pani Bronisława Dejna, która rzeczywiście ten projekt w dużej mierze stworzyła i pilotowała jego realizację, przede wszystkim łączyła, była tym podmiotem, liderem, bym powiedział, olbrzymiego zespołu ludzi różnych profesji z różnego miejsca. Jeśli państwo oglądali ślady tych naszych wędrówek po Pomorzu, to jak pamiętam, dla wielu ludzi było zaskoczeniem. Zaskoczeniem to, co na Pomorzu, na cmentarzach widzieli. A jeszcze oprócz tego są inne miejsca, gdzie warto zajrzeć, kościoły, muzea i rzeczywiście to dziedzictwo kultury Pomorza poznawać. Ten projekt temu służy. I stąd Święty Jan, gdzie są prochy, gdzie jest współczesność, szczególnie jest takim, bym powiedział, zwieńczeniem tego całego projektu, za realizację którego pani Bromce i wszystkim kolaborantom, ładne słowo, zauważcie, a jest ich dużo w różnych środowiskach, dziękuję, gratuluję. Panu dyrektorowi również gratuluję. Przede wszystkim trzeciego wieku. Mówiliśmy przed chwilą z księdzem profesorem, że najmilsi studenci to są emeryci, trzeci wiek. Rzeczywiście chciwi wiedzy, aktywni, niedrzemiący, ciekawi, utrzymujący kontakty i tak dalej. A jakby się ktoś pytał, pani Bronka jest wolnym człowiekiem. Reprezentuje pokolenie trzeciego wieku. Ja też o tym marzę i chcę powiedzieć, że dobrze by było, żeby te dwa wcześniejsze pokolenia brały przykład z pani Bronki w Nadbałtyckim Centrum Kultury i we wszystkich miejscach, instytucjach, gdzie się znajdujemy, gdzie to dziedzictwo kultury żyje i żyć powinno i nie tylko być promowane w świecie, ale i wzbogacane. Stąd moich słów chyba tyle. Kłaniam się państwu wszystkim. Gratuluję i jeszcze raz dziękuję. Dziękuję panu profesorowi, no i tak zostałam komisarzem. Ja chciałam podziękować drugiej komisarz, jak jesteśmy przy tym nazewnictwie. Proszę państwa, to wszystko, co wydajemy, ale zanim wydamy, to przede wszystkim żmudna, niewidoczna praca redaktor Elki Pękałej, wicedyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury. I to jest to. Eli, bardzo ci dziękuję. Ja trochę takim króciutkim, może duszpasterskim, a może bardziej osobistym akcentem chciałbym się z państwem podzielić. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że w liczbie mnogiej, ale i pojedynczej, możemy być, proszę państwa,
możemy mieć dziejową, historyczną satysfakcję. Możemy być dziejowo dumni z tego, co przeżywamy i w czym uczestniczymy, jeśli mówimy o Kościele Świętego Jana. Na tym chciałem się skupić, jak książka właśnie tego kościoła dotyczy. To się zdarza naprawdę w historii raz na 500 lat pewnie. Coś, w czym my uczestniczymy. Ja chciałbym to Państwu uświadomić, sobie to uświadamiam z wielką, niesamowitą radością i satysfakcją. I powiem, że ten klucz, który znaleziono w książce, pomysł na tę sesję, sam w niej uczestniczyłem i też miałem wielką satysfakcję, to jeden z ciekawszych i chronologicznie chyba najbardziej poprawny klucz. Zaczynamy od dziejów zakopanych w ziemi, od dziejów poniekąd też zawieszonych na ścianach, ułożonych w płytach nagrobnych, utrwalonych w epitafiach. Kościół jako pamięć miasta. Proszę Państwa, kiedy jeżdżę do miast Europy, świata pewnie też, ale w Europie szczególnie, to przyznam się szczerze, że bardzo chętnie i bardzo często nawet na drugim miejscu idę na cmentarz. Żeby poznać to miasto, to idę zobaczyć nekropolię. Jak oni upamiętniają swoich zmarłych, jak ich grzebią, jak ich żegnają. I są to nieraz klucze do zrozumienia tego miasta. W Rzymie na przykład, może Państwo się zdziwicie, kluczem dla mnie i zaskoczeniem był cmentarz niekatolicki. Niesamowita historia, akatolik od cimitero. Niekatolicki cmentarz przy piramidzie Celsjusza, który jest pamiątką pięknych postaci, wielkich postaci, które tam los rzucił, ale też cztery komisje muszą się zebrać, żeby postawić tam nagrobek. Dopiero wtedy, jak jest uznany za piękny, stawia się go i akceptują go i Anglicy, i wszyscy niekatolicy, którzy mają tam do czynienia z tym cmentarzem. Wybieram się na cmentarze we Frankfurcie, gdzie leży Schopenhauer, bo nam jest blisko i patrzę, jak upamiętniono Schopenhauera, naszego Gdańszczanina, urodzonego tu, a pochowanego we Frankfurcie. Myślę, że bardzo wiele jest kluczy do zrozumienia miasta, ale cmentarz jest jednym z najważniejszych. I kiedy przychodzimy do świętego Jana, zresztą w prawie wszystkich gdańskich kościołów, to też musimy mieć tę świadomość, że właśnie uczestniczymy w jakimś odkodowywaniu miasta, odszyfrowywaniu czegoś niesamowicie istotnego. W naszym przypadku ciągłość się zerwała. To była tragiczna sytuacja w 1945 roku, ale my jakby wracamy do czegoś, co nam się należy, jakby, co też należy się poprzednim pokoleniom od nas. I na koniec chciałbym takim obrazem gdzieś tam z muzeów holenderskich się podzielić i zamknąć taką klamrą. Ta książka jest też o tym. Kiedyś studiowałem martwe natury. Ten gatunek malarstwa, który to też jest memento mori, to też jest przypominanie o kruchości życia. Jeden z obrazów holenderskich XVII-wiecznych pokazuje małego chłopca dmuchającego mydlane bańki. Słynny homo bulla, czyli człowiek bańka, ulotność, kruchość ludzkiego życia. A obok tego chłopca stoi wazon ze słonecznikiem. Ten słonecznik już ma zwiędłe liście. Więc wszystko jakby wskazuje na to, że przemija, że krucho, że bardzo nietrwałe jest to wszystko, co nas czeka. I ten obraz jako materia miał upamiętniać, miał przypominać na wieki o kruchości życia. Ironią losu ten obraz padł również ofiarą przemijania, bo oto liście tego słonecznika nie są zielone, tylko niebieskie. Zieleń uzyskiwano wtedy przez błękit i żółć. Żółć wyblakła, niestety była słabsza, został tylko błękit. Są niebieskie liście słonecznika. Mówię o tym dlatego, że nasz Kościół jest też takim memento, które też uległo skruszeniu, zniszczeniu, zburzeniu praktycznie. Miało przypominać o wielkich postaciach miasta, miało być pamięcią miasta, ale samo zostało niemalże unicestwione. My, proszę Państwa, uczestniczymy poprzez odbudowę, rekonstrukcję, renowację i poprzez takie działania jak ta książka w przywracaniu tego. My jakby domalowujemy ten brakujący kolor. Staje się cud, że ten Kościół zmartwychwstaje i umiemy to opisać, zrozumieć i próbujemy to zrozumieć. I dzięki Państwu i dzięki tej książce mam nadzieję, że ten cud będzie nabierał jeszcze doskonalszych kształtów i większej ilości
barw. Dziękuję. Oddaję głos panu doktorowi Jackowi Kwiczaj-Zenowi z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, który poprowadzi dzisiejszą promocję. Poproszę. Dzień dobry Państwu. Z ogromną przyjemnością mogę poprowadzić tę promocję. Czuję się w pewnym stopniu tylko kompetentny, bo jestem historykiem sztuki, a historia Kościoła Świętego Jana to również archeologia, to również historia, to również konserwatorstwo. Pozwólcie Państwo, że na początek przedstawię osoby, które będą dyskutować. Po mojej lewej stronie, Państwa prawej, siedzi pani doktor Katarzyna Błonka-Baus z Muzeum Narodowego w Krakowie i Instytutu Historii Sztuki w Gdańsku. Zajmuje się średniowieczną, późno średniowieczną i bardzo wczesną nowożytną sztuką europejską, przede wszystkim niderlandzką, między innymi szkołą gandawsko-brugijską. I mam nadzieję, że weźmie udział w dyskusji, mówiąc o Kościele Świętego Jana jako miejscu memorialnym, jako miejscu upamiętniającym. Dalej pan dr Sławomir Kościelak z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, zajmujący się historią religii, jeśli tak można powiedzieć, w Gdańsku, może konfesjonalizacją. Jest autorem wielu opracowań dotyczących m.in. działalności zakonu jezuitów w Gdańsku. I po mojej prawej stronie pan dr Jakub Szczepański z Uniwersytetu Politechnicznego, chyba tak to się... Politechniki Gdańskiej, zajmujący się architekturą nowożytną, przede wszystkim architekturą Gdańska, również konserwatorstwem. Brał udział od samego początku w pracach związanych z oddaniem życia, przywróceniem życia Kościołowi Świętego Jana. Pozwólcie Państwo, że przedstawię teraz samą książkę, którą trzymam w ręku. Jej autorstwo jest zbiorowe. Jest autorami książki jest kilkanaście osób zajmujących się z różnych ośrodków naukowych, zajmujących się historią sztuki sepulkralnej, funeralnej, historią upamiętnienia w różnych aspektach. Książka została wydana przez Nowogrodzkie Centrum Kultury. Jej redaktorem naukowym jest pan dr Jakub Szczepański, a dzieli się na kilka zasadniczych części. Pierwsza część to jest część poświęcona ludziom, kaznodziejom Kościoła, pochówkom, konkretnym pochówkom, które znajdują się w Kościele i osobom, które zostały upamiętnione. Następna część to słowo i muzyka. Głębszego wytłumaczenia już nie trzeba, natomiast następna część pod tytułem Materia wymaga tego wytłumaczenia, ponieważ dotyczy głównie badań archeologicznych. My dzięki badaniom archeologów wiemy, co się dzieje pod posadzką Kościoła. Jak to wygląda, jak wyglądały pochówki. Ale te badania archeologiczne nie są sztuką dla sztuki, wyłącznie po to, żeby zobaczyć, co się dzieje z drugiej strony lustra. Są również po to, by ratować Kościół, ponieważ one towarzyszyły tak naprawdę badaniom konserwatorskim prowadzonym w Kościele. I następna część to kamień. Część książki poświęcona badaniom i pracom konserwatorskim w ścisłym tego słowa znaczeniu materii, ponieważ w znacznym stopniu Kościół jest tworem kamiennym. Stąpamy po kamiennej posadzce, która sama w sobie była pewnego rodzaju wyzwaniem konserwatorskim. Dalej postscriptum i aneks dotyczący kaplic cmentarnych Gdańska, już części powiedziałbym nowszej. I ten tekst, który budzi mój sprzeciw, prawdę mówiąc, dotyczy eksponowania w kościołach grobów jako obiektów zabytkowych. Ale myślę, że do tego dojdziemy. Polecam Państwu serdecznie tę książkę, ponieważ na gruncie gdańskim jest jedną z nielicznych książek dotyczących sztuki funeralnej. Z punktu widzenia historyka zajmował się tym w Gdańsku pan profesor Edmund Kizik. Napisał książkę i wiele artykułów dotyczących śmierci, upamiętnienia, wszystkiego, co związane jest z kulturą, mogę powiedzieć chyba kulturą umierania.